Tu Alex żyje. Jeszcze pewnie z nią możemy się skontaktować i zobaczyć, co z nią. Mr. Hans. Gdy kiedyś zachciało ci się założyć rodzinę, weź głęboki oddech i dwa razy pomyśl. Mój klient, Michael. Ej, Michael! Ten twój złom znowu zażarł mi kasę. I zrobił sobie syna. Tak się przecież nie da grać. Teraz mam przez niego problem. Naprawisz to w końcu? Podobno sprawa jest Naprawiałem wczoraj. O szczegółach Michael Następna gra na mój koszt, dobra? Cztery oczy. Normalnie nie biorę zleceń z takimi znakami zapytania. No ale zrobiłem wyjątek, bo klient zapłacił ekstra. Okej. Okay. Pogadaj z nim i dowiedz się, o co chodzi. Na miarę masz w załączniku. Ej, ty tam. Chcesz zagrać? Michael Maldonado? Hans powiedział, że potrzebujesz pomocy. Jestem V. A, to ty. Chodź, pogadamy. Znam ten głos w ogóle. Ale dziupla. Dobrze, dobrze, że jesteś. Fixer mówił, że załatwiasz nawet beznadziejne sprawy. Mhm. Zobaczmy, czy ta też jest beznadziejna. Chodzi o mojego syna, Erika. Chłopak prowadzi w Haywood warsztat motocyklowy. Absolutnie uczciwy biznes. Mhm. Problem w tym, że uwzięła się na niego taka jedna prokuratorka, Georgina Zębiński. No coś z tym trzeba zrobić. Uwzięła się. Aha. Tak bez powodu? Wiesz jak jest. Powód się znajdzie na każdego. Zębiński powiedziała, że poluje na grubą rybę od Valentinosów, Ektora Sakristana, czy jakoś tak. Co Erik ma z tym wspólnego? No podobno zna Sakristana i miałby pomóc do niego dotrzeć. Dlatego Zębiński zmusiła mnie, żebym złożył na niego zeznania. Chcę, żeby się usunął. Okej. Okay. Opowiedz mi o Eriku. Wspomniałeś, że handluje motocyklami. Tak. Ma sklepik w Haywood. Naprawia złomowane maszyny. Erik wyprowadził się z matką lata temu. Od tamtej pory prawie się nie widujemy. Jesteś go pewien? To dobry dzieciak. Za dobre na to miasto. Pewnie dlatego chcą go zniszczyć. Czekaj, czekaj. Złożyłeś zeznania przeciwko własnemu synowi? Wiem, co myślisz, ale to nie tak. Ja naprawdę nie chciałem. Zębiński pokazała mi niby dowody na Erika. Chciała, żebym potwierdził. Oczywiście odmówiłem. Dwa dni później wróciła z jakimś gliniarzem. No, bili mnie, grozili, że skrzywdzą Erika. W końcu posadzili mnie na krześle i włączyli kamerę. No, bałem się, powiedziałem to, co kazali. Pogadaj z nią. No wiesz, tak po swojemu. Te zeznania muszą zniknąć, inaczej Erik trafi za kratki. W porządku, porozmawiam z tą prokuratorką. Zobaczę, co da się zrobić. Dobrze, dobrze. Wiedziałem, że Hans nie prześle mi byle kogo. Szukaj jej w Heavy Hearts. Załatwia tam swoje brudne sprawy. O, skąd wiesz? No bo tam mnie zaprosiła na spotkanie. Dobra. Daleko to? 100 metrów. To. A gdyby tak spróbować po cichu? Michael dał mi znać, że wybiera się do Heavy Hearts. Przypominam, że robię w tym klubie interesy. Chciałbym dalej je robić, więc czuję dyskrecję. Żadnych awantur, proszę. Przyjąłem. Postaram się. Postaram się. Być delikatny. Wywołaj alarm w klubie. Ej, tutaj miałem... To nie był fa... A. O kurwa, dobra, przecież tu zabiłem... Hans zginął. Widziałeś Lizzy Wizzy tutaj? Nie pojebał się przypadkiem. Szukam waszej klientki, Georgina Zębińskiej, prokuratorka. Kojarzysz? Nie kojarzę.
Ale skoro to jakaś szycha, to pewnie bywa w loży. Zapytaj Jacka. Znajdziesz go w kiblu. Wysyłasz mnie do Jacka z kibla? Serio? Serio? On tu prowadzi handel i dobrze, że jest górą. Może będzie ją kojarzył. No dobra. Dzięki. Mogę jej zostawić tipa. Latają mi tymi... Słuchaj, Jack, przychodzi do mnie jutro ten klient z biotechniki, ten od słoneczników. Lori, złotko, współczuję. Chcesz coś na znieczulenie? Mhm. Daj ze 3 sztuki. Hej, skarbie, szukasz czegoś? No dobrze, sprawdźmy, co tam masz. To jak? Decydujesz się? Pokaż, co tam masz. No, zwiększę wytrzymałość o 2%. Szukam kogoś. Barmanka mówiła, że możesz mi w tym pomóc. Oj, Helen nie powinna tak paplać. To nieładnie. Georgina Zębiński, prokuratorka z miasta. Znasz ją? Nie. Ale mogę zadzwonić na górę i popytać. To zadzwoń. Momencik, kochany, powoli. Mój czas jest cenny i te sprawy... Zapłacę mu na spokojnie. Masz. Obym tego nie żałował. Jak to mówią... Bez ryzyka nie ma zabawy. Mhm. Cześć, skarbie. Słuchaj, szukam klientki. Georgina Zębiński. Tak. Aha. Dzięki. Nie pali tego papierosa. Dziewczyny ją widziały. Imprezuje z jakąś grupą ważniaków. Loża numer 4. Dzięki. Sprawdzę to. No i jest. Georgina Zębiński. Uważaj na nią. Prawnikom nigdy nie można ufać. Są jacyś ludzie, którym według ciebie można ufać? Tak. Technicy dźwięku. O! Mądre słowa. Nie masz prawa! Aha. Masz przejebane! Od jutra ty już nie pracujesz, kurwa! Co się stało? Jak to co się stało? Wyjebali mnie z góry. Ochroniarskie schaby nie wiedzą, kurwa, z kim tańczą. Mnie wyrzucać? Mnie? Dlaczego cię wyrzucili? No, jakiś lesz mnie zaczepiał, więc rozwaliłem mu łeb o bar. Wyszło ciut mocniej niż planowałem. No ale potem go przeprosiłem, więc nie wiem, dlaczego ochrona się czepia. Też nie rozumiem. A nie możesz tego jakoś wyjaśnić? A co tu wyjaśniać? Kurwa, trzeba iść do ochrony i wypieprzyć ich tę melinę w kosmos! Kiedyś dużo bujałem się po VIP-roomach. Ochroniarze potrafią się pomylić. Idź do nich i wyjaśnij, kim jesteś, a przepraszam. Tak, jaki kurwa mądry. Mnie przepraszali. Srali! To se kurwa do nich idź! Siedzą w kanciapie za barem, tam! Może ci wydrukują imienne zaproszenie do strefy VIP, a ja to ich pierdolę. Wuda! Gdzie jest wuda dla mnie? Całe osiedle. No to kurwa pięknie. Nie będę z tobą rozmawiał. Deweloperka na wybrzeżu, człowieku, rozumiesz to? Wchodzimy na nowy poziom. Mówiłem ci, że w Heavy Hearts się dogadamy. Dobra. Tu jest klimat dla takich... Szukam Georginy Zębiński. Jest tutaj? Nie wiem. Kim jesteś? Jestem V i mam do niej sprawę. Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu rodzinnych kłopotów. Nasza wszechmocna pani prokurator. Niedługo będzie trzeba do niej stawać w kolejce. Georgina siedzi w loży numer 6. Kurwa! Dzięki. Kontaktujesz się ze Stebanem w Longshore Stacks. Witaj.
to kto? Georgina Zembiński? Przychodzę w sprawie Michaela Maldonado. Czego chce ten pijak? Wymusiłaś od niego zeznania w sprawie syna. Chce, żeby się skasowała. Chce, żebym... Nie wierzę. Co za bezczelne, zakłamane ścierwo. Widzisz? Mówiłem ci, żeby mu nie ufać. Co ten dziad ci powiedział? Twój goryl wymusił zeznania Michaela torturami. Hank, to chyba o tobie. Podłączałeś ostatnio kable do pana Maldonado? Wiesz co, mam lepsze rzeczy do roboty. Porwania, wymuszenia, podpalenie, napad na sklep. Wiesz, czyje to CV? Eric Maldonado to bandyta i zwykły śmieć. Jego miejsce jest w więzieniu. Ktoś musiał pomóc mu tam trafić. Okay. Ojciec nadawał się idealnie. Jak usłyszał, ile płacę, długo się nie zastanawiał. Mam słowo Michaela przeciw twojemu. Jego słowo akurat nic nie znaczy. Maldonado ma swojego syna gdzieś. On po prostu nie chce, żeby się wydało, że go wsypał. No to niech się nie wyda. Dogadajmy się. Co proponujesz? Wiesz co? Najpierw obejrzyj przesłuchanie Michaela. Sam zobacz, jak było. No obejrzę. Ostatnia kwestia. 16 maja zeszłego roku Eric Maldonado skontaktował się z panem telefonicznie. Przyznał wówczas, że Hector Sacristan postrzelił Marcosa Ferreira ze skutkiem śmiertelnym. Stwierdził też, że Sacristan miał nakazać porzucenie ciała Ferreiry w Zatoce Coronado. Czy potwierdza pan przebieg tej rozmowy? No ja... Tak, tak, potwierdzam. Świetnie, to wszystko. Dziękujemy. Michael wziął za te zeznania solidną kasę. Nawet nie mrugnął okiem. No proszę, prawdziwy człowiek biznesu. Przejdźmy do rzeczy. Oto moja oferta. Ukryję nazwisko Michaela w papierach. Nikt się nie dowie o jego udziale. A jeśli odmówię? Nie odmawiaj. Tak będzie dla ciebie lepiej. I bezpieczniej. Dostałem robotę i zamierzam ją wykonać. Poza tym, nie wierzę w twoją wersję. Jaką wersję? Przecież pokazałam ci nagranie. Pokazałeś kawałek, który ci pasował. To nie wystarczy. Skasuj zeznania. To niemożliwe, przykro mi. Niestety nie mamy już chyba pola do negocjacji. Hank? Weź głęboki oddech, Hank. Policz, ile ci zostało do emerytury, a potem przyjrzyj mi się dobrze. Myślisz, że to moja pierwsza taka robota? Że przyszedłbym tu, gdybym nie był na ciebie gotowy? On nie żartuje, Georgina. A ja nie zamierzam dać się zabić. Nie za te pieprzone zeznania. Kurwa, serio, Hank? Porozmawiamy o tym później. No, skasuj to. Okej. Okay. Usunięte. Świetnie. Dziękuję. Do widzenia. No i jak tam nasza sprawa? Udało się? Udało się. Zeznania skasowane. Wspaniale. Dziękuję, dobra robota. Drobiazg. Rozliczmy się. A, no tak, oczywiście, proszę. Dzięki. Co ja dziękuję, pomogłeś mi, ale... Przede wszystkim pomogłeś mojemu synowi. Bardzo chcę w to wierzyć. Rozmawiałem z Michaelem Maldonado. Mówił, że wykonałeś zlecenie. Dobra robota. Cieszę się, że załatwiłeś sprawę po cichu. Klient jest zadowolony, ja też. Zamykam kontrakt i dorzucam ci coś ekstra. Czekam. To twój szczęśliwy dzień, Vi. Jeden z niewielu, kiedy za dobry uczynek w Night City możesz zarobić hajs zamiast... O! Terroryści z organizacji Ognisty Świt planują wysadzić bombę w centrali biotechniki w Berlinie. O! Skąd wiem? Bo moja klientka, Nell Springer, jest jedną z nich i potrzebuje pomocy, żeby ich powstrzymać.
Zaintrygowany? Rzuć okiem na załącznik. No to jestem. Vi? To ja. Nikt cię nie śledził? Znam się na swojej robocie. Tutaj trzeba szóstego zmysłu. Ludzie ognistego świtu są jak duchy. Hans wprowadził cię w temat? Mówił, że jesteś terrorystką o złotym sercu. Kurwa! Nie jesteśmy terrorystami. Masz w ogóle pojęcie, o co walczy ognisty świt? Żebyśmy wszyscy nie umarli z głodu, rozumiesz? Zrekrutowali cię do ognistego świtu, czy sama się zgłosiłaś? Wychowałam się na farmie, jak większość bojowników świtu. Całe życie pod butem korporacji. Wiedzieliśmy, że musimy zawalczyć o swoje. Ognisty świt był dla mnie jak rodzina. Ale dla rodziny czasem musisz robić rzeczy, które nie pozwalają ci potem zasnąć. A jeśli popierasz to, co robią w ognistym świcie, to czemu chcesz im teraz nasrać do gniazda? Popieram ich cele, ale nie metody. Okej. Ja nie sądziłam, że będziemy zabijać ludzi. To, co mi kazali, byłam naiwna. Pewnie myślała, że będą zbierać podpisy i gryzmolić slogany na prześcieradłach. Naiwna. To mało powiedziane. Wiesz co? Daruj sobie. Nie wynajęłam cię, żebyś spisał moją biografię. Trzymaj. Okej. Przejdźmy do interesów. Co jest na tej drzazdze? Zaraz, po kolei. Ognisty świt zamówił u Hansena bombę sieciową. Chce przewieźć ją do Europy i zdetonować w siedzibie biotechniki w Berlinie. Vi, musisz temu zapobiec. Silver? Bomba sieciowa? Coś podobnego do ciebie. Pierwszy słyszę. Naprawdę? To najbardziej dyskretna i demokratyczna broń, jaką wymyślono. Po wpięciu do lokalnej sieci wysmaży mózgi wszystkim, którzy z niej korzystają. Dosłownie wszystkim. Od prezesa i naukowców, poprzez korposów wszystkich szczebli, po personel sanitarny i pana z kanapkami. Aha. Jak mam pana kanapkę chcę zabić. W koronie stadionu było kiedyś centrum rehabilitacyjne Nighthawks. Hansen przerobił je na fabrykę broni. Kod do wejścia to 1701. Mają linię produkcyjną i magazyny, ale ciebie interesuje eksperymentalny lab w starym basenie. To tam trzymają bombę. Jak ją znajdziesz, wgrasz do niej program z tej drzazgi. Kiedy za parę dni podłączą ładunek w Berlinie, impuls się zablokuje i nie rozniesie po sieci. Po wszystkim chcę drzazgę z powrotem. Jesteś sentymentalna? Jestem ostrożna. Jak ta drzazga dostanie się w ręce ognistego świtu, to mam przejebane. Mało jest ludzi, którzy zgodziliby się poświęcić dla innych i nigdy nie usłyszeć dziękuję. Szanuję to. Może robię to dla siebie. Czasu nie cofnę, ale ciągle mam jakiś wpływ na to, co się jeszcze wydarzy. Za długo siedziałam bezczynnie i zadręczałam się myśleniem o rzeczach, które zrobiłam. Biorę się do roboty. Liczę na ciebie, Vi. 1701. Są tylko trzy takie w całym mieście. Zróbmy to po cichu. Poznaj smak miłości. Czekaj. Mam obraz z monitora w fabryce, to ci ułatwiaj sprawę, w tym pomieszczeniu czy mają bombę, a tu ma blacie, masz bombę, interesuje cię tylko wejście na drzazgę, rozumiesz, niczego innego nie dotyka. Dzięki, pomogłeś. Oczy dookoła głowy. Dobra, popatrzmy. Nowe odcinki w każdy piątek.
Po cichutku. Nikt mnie nie widzi. Jestem jak cień. Terroryści ze skrupułami są gorsi niż korposi. Ci drudzy przynajmniej nie boją się pobrudzić sobie rąk. A, witaj Artur, cześć, cześć. Masz pretensje do Nel, że to tam, jak tam? Pozwala jej zabijać niewinnych ludzi? Walka z korporacjami niczym nie różni się od prawdziwej wojny. Jeśli będziemy żałować przypadkowych ofiar, to nie wygramy i nic się nigdy nie zmieni. Minęło pół wieku od twojego małego występu w Arasaka Tower i co? Po kilku tysiącach ofiar nie został nawet pył, a nowa wieża stoi jeszcze wyższa. To był dopiero pierwszy krok w długim marszu. Ale przez takich miękiszonów jak Nel utknęliśmy w miejscu. Cześć, Vi. Zaskoczony? Cieszę się, że dzwonisz. Powinniśmy porozmawiać. Zgadza się. Spotkajmy się w MOF. W takim razie, do zobaczenia. Co z bombą? Udało się? Rozbrojona. Już po wszystkim. Szybko, daj mi drzazgę. Muszę uciekać. Co jest do cholery? Kurwa! Cześć. Zhakowali samochód! Co się dzieje? Sprzedałeś mnie, tak? Nie mam z tym nic wspólnego. Nel Springer, jesteś oskarżona o organizację zamachu na paryskie laboratorium biotechniki. Nie. Nie, to nie tak bomba miało być. Zabiła 32 osoby. To prawda? Wysadziłaś tę bombę? Nie miałam pojęcia, że zginą cywile. Przysięgam! Ręce na widoku. Wysiadaj. Nie zostawiaj mnie, Vi. Proszę. Poczekajcie. Zasadziliście się na niewłaściwą osobę. Nel tylko robiła, co jej kazali. Była narzędziem w rękach terrorystów. Pieprzenie. Dowody mówią same za siebie. Brać ich! Otworzyć ogień! No to cztery na jednego. Odpalam się! Dobra. Zrobimy to w ten sposób. Co się tak telepiesz? Mordzia! Mordzia! Pogadamy? Nie oberwałaś? Nie, chyba nie. Dzięki, Vi. Myślisz, że będziesz potrafiła sobie kiedyś wybaczyć? Nie wiem. Nienawidzę siebie za to, co zrobiłam. Powiesi się. Masz całe życie, żeby to zmienić. Dzisiaj zrobiłaś dopiero pierwszy krok. Bez ciebie by się to nie udało. Dzięki, Vi. Powodzenia. Cholera, wielka szkoda. Okazuje się, że dziewczyna miała potencjał. Nienawidzę patrzeć, jak łamią się kariery. No przykro mi, Johnny. Przykro mi. Dobra, Będzie po tobie trochę sprzątania, ale i tak uratowałeś dzisiaj więcej ludzi niż zabiłeś. No i klientka cała i zdrowa, a to podstawa. No właśnie. Tyle dobrze, że nie narobiłeś syfu na stadionie. Bystrzaki z Bargestu nigdy się nie dowiedzą, kto spał w ich łóżeczku. Puszczam ci przelew i zamykam kontrakt. Super. Ukończ wszystkie kontrakty w Dogtown. Dostałem taki achievement. Ona ginie przez Rida w sumie. A teraz czas na jej emeryturę, prawda? Krwawego zamachu terrorystycznego dokonanego przez nieznaną organizację na terenie Międzynarodowego Transorbitalnego Portu Kosmicznego w Night City. Akurat to tobie mówią. Ofiar, głównie wśród pracowników Orbital Air. Paraliż ruchu lotniczego oraz wielomiliardowe straty materialne to smutny bilans tego bezzasadnego aktu agresji. Znam tę retorykę. W ten sposób nakręca się wojna. Wiadomości łączymy się z najlepszym. Myers to stara wojskowa pizda i wie, jak eskalować konflikt. CEO Orbital Air.
Jedno jest pewne. Gdy skoczą sobie do gardeł, wygranym będzie Militech. Zdaje się pan nie mieć wątpliwości, kto stoi za atakiem na klejnot w koronie pańskiej korporacji. Nightcorp to chyba oczywiste. Port w Night City to dla nich symbol kolejnych porażek w kosmicznym wyścigu z liderem technologii orbitalnej, czyli z nami. Nie byłam pewna, czy przyjdzie. Czy pozazdroszczą nam sukcesu? Dobrze się wydarzyło. Chyba potrzebuję z kimś o tym pogadać. No to mam szczęście. Dobrze cię widzieć, Alex. Mimo wszystko. Ona była spoko. Także tego. Sam widzisz. Sprawy się trochę skomplikowały. Zaprosiłaś mnie, żeby deliberować nad stanem świata? NUSA zwijają manatki. Ja też już siedzę na walizkach. Moje ostatnie zadanie? Zlikwidować ciebie. Wielu przed sobą próbowało. Zachowaj te czerstwe teksty dla klaunów z Afterlife. Zostało ci kilka miesięcy życia, prawda? Poczekam. Mam już w portfolio kilka. To był wypadek, prawdopodobnie zgon z przyczyn naturalnych. Chłopaki skisną z zazdrości, jak zaliczę. Zmarł po długiej i wyczerpującej chorobie. Weź tę monetę. Jakby ktoś nie wierzył, że wykonałaś rozkaz. Jesteś pewien, że nie chcesz jej zatrzymać? Po prostu weź. Chcę się dowiedzieć, jak to było z Reedem. A co już wiesz? Pokryta. Czony hipokryta, Reed. Najpierw się napijmy. Za tych, których już z nami nie ma. O kurwa, za Rida, za Jackiego, za Johnnego, za T-Bag, za Evelyn. Za Jackiego. Za Jackiego. Legendę Afterlife. Mojego przyjaciela. Za Jackiego. Za Jackiego. O. Nie napiję się za Rida. Reed to był... Ja wypiję za Rida. Niech spoczywa w pokoju. Za Rida. Człowieka honoru, patriotę, kompana. Jak to było, Vi? Jak umarł? Zabił go jego upór. Rida zabił jego upór. Nie potrafił odpuścić. Nawet kiedy już przegrał. Był uparty, gdy bronił idei. Jak myślisz? Umarł dla Myers czy dla Somi? Za obie. Myślę, że chciał uratować jedną i pozostać lojalnym wobec drugiej. Tak. Gdyby miał rozum wielkości swojego superego, to dzisiaj by żył. Będzie ci brakować Rida? Był dla mnie martwy przez 7 lat. Po prostu muszę sobie przypomnieć, jakie to uczucie. Pieprzony los agenta FIA. No, to za ludzi z zasadami. I za wszystkich ludzi z zasadami. Niekiedy są momenty, że trzeba się upić z barmanem. Co będziesz porabiała w oczekiwaniu na moją śmierć? Będę się nudzić. Nareszcie. Może niech zostanie aktorką? Powodzenia, Alex. Uważaj na siebie. Ty też. Pamiętaj, to ja mam cię zabić. Nie pozwól, żeby ktoś mnie ubiegł. Spokojnie. To co? Monaco? Blisko. Ale też będzie ciepło.
Fajna dziewczyna. Szkoda, że stoi po złej stronie. No, też tak uważam. Dobra, wstawaj. Chodź, trzeba znaleźć nowych ludzi, których polubisz, a potem zabijesz. Śmierć, dziewczyna. Bardzo przyjemna osoba ta, Alex. Przeżyły najważniejsze, jak dla mnie, osoby w tym dodatku. Alex i Tongbar City.